Hejka wszystkim, więc dziś zapraszam Was na haul. Będzie to haul taki gadżetowo-ubraniowy, ponieważ w ostatnim czasie robiłam zamówienie i chciałam kupić parę rzeczy, które mi się przydadzą, takich do telefonu głównie i do nagrywania też. I tak się złożyło, że przy okazji trafiło mi się parę rzeczy też ubraniowych, także zapraszam do oglądania. I pierwsze kilka rzeczy jest ze sklepu trendmania.pl. I pierwszą rzecz, jaką kupiłam, jest to powerbank, coś bez czego sobie nie wyobrażam w tej chwili życia, ponieważ mój telefon ciągle umiera, że tak powiem, w najmniej oczekiwanym momencie. I ten powerbank wygląda tak. Taka zwyczajna biała, że tak powiem, kapsułka, prostokącik. Tu się naciska i podłącza się do telefonu zwyczajnym kablem od ładowarki i wszystko działa. A co najlepsze jest, bardzo go lubię, bo jak się włącza, to jest takie niebieskie światełko, a jak się przytrzyma dłużej, to jest tu też latarka. Także ten produkt jak najbardziej na plus. Drugą rzeczą są po prostu takie zwyczajne słuchawki. Już mi widzicie, że mi się poplątały. I one przychodzą w takim normalnym pudełeczku ładnym. Musiałam sobie kupić, ponieważ moje oryginalne słuchawki od iPhone'a, no już wyczerpała się ich żywotność, że tak powiem. Ale no to wiadomo, że te słuchawki się po pewnym czasie zużywają. Natomiast teraz zdecydowałam się na takie ładne, niebieskie. I bo niebieski to mój ulubiony kolor, a muszę mieć takie, bo w sklepie nie wiadomo czemu takich już nie ma, nigdzie nie mogę znaleźć, ani w Saturnie, ani w MediaMarkt, ani nigdzie po prostu takich słuchawek, żeby miały takie, takie, wiecie, bo są też takie z gumką i ja ich nie lubię strasznie i dlatego muszę mieć takie. No, także cieszę się, że mogłam sobie kupić te słuchawki w sklepie internetowym i że wyglądają one tak, jakby były normalne, oryginalne i co? I są bardzo ok, bo już je testowałam. Wszystko słychać, także jest ok. I dwie ostatnie rzeczy z tego sklepu to są case'y. Jeden jest taki zwyczajny, silikonowy, z taką białą obramówką i miejsca na przyciski. I ma on taką fajną ramkę i jest to taki zwyczajny, przezroczysty case, silikonowy. A drugi, który sobie kupiłam z tej strony, jest to case taki wodnisty, taki, wiecie, bardzo popularny. Bardzo popularne są teraz takie case'y, które mają w środku ten płyn i są te gwiazdki. I ten jest akurat niebieski oczywiście. Ma nie ten płyn taki niebieski. Gwiazdki są też fioletowe, jak widzicie. No i uważam, że ten case jest świetny, ponieważ tak fajnie się błyszczy i fajnie się to obraca. I teraz przechodzimy już do drugiego sklepu. Jest to sklep CN Direct, na którym też robiłam sobie zamówienie takie bardziej właśnie gadżetowe. I pierwsza rzecz jest to selfie stick. On przyszedł w takim opakowaniu, które uważam, że jest no nie było zbyt trafione, bo to opakowanie jest w sumie za małe i jak otworzyłam paczkę, to od razu mi wypadł z tego, bo tu jak widzicie była dziura. I ja myślałam, że w sumie to, bo ostatnio one są takie strasznie popularne i myślałam, że to nie będzie działać, a to naprawdę działa i jak się włączy aparat i tu jest taki przycisk i można sobie normalnie go włączać i wyłączać filmiki, robić zdjęcia i tak dalej, no i on się tak rozszerza oczywiście, więc ta długość też jest bardzo, bardzo długa, nawet nie obejmę tego w kamerze, no, ale tak. Także przygotujcie się na więcej vlogów. Mam nadzieję, że już niedługo pojawi się kolejny vlog i będzie on właśnie nakręcony z pomocą tego super urządzenia. I ostatnia taka bardziej właśnie typowo gadżetowa rzecz. Są to takie klipsy do aparatu, że niby mają, wiecie, takie rybie oko. I opakowanie, o ile też nie jest jakieś fajne, bo też było w sumie rozwalone i no, widzicie. Całe się rozwaliło. O tyle sam sposób tego w środku już mi się bardzo podoba, ponieważ wiadomo, jest ten klips z tym jednym rybim okiem. Na to jest zakładka jedna, drugi wymienny też z drugi wymienny obiektyw też z nakładką
I do tego jeszcze wszystkiego woreczek, taki czarny, mały, ale można do niego wszystko zmieścić. I teraz coś, co ja uwielbiam, czyli case'y na telefon znowu. Kupiłam je, gdyż moja mama ostatnio wyzmieniła telefon z iPhone'a 4 na też na iPhone'a 5S, taki jak ja mam, tylko że w kolorze srebrnym. I mówiłam jej case'y właśnie na CN Direct. I pierwszy, który wybrałam, jest taki biały, zwyczajny, po prostu taki case książeczka. I tu ma taki zamek na magnes. I sądzę, że dla niej jest to bardzo fajny case, no bo nie jest żaden udziwniony, po prostu zwykły biały case. Tu ma takie wkładki. Sądzę, że dla osoby dorosłej to jest akurat taki spoko. I drugi, który zamówiłam dla siebie bardziej, ale może też go potem oddam mamie, nie wiem, zobaczymy. Jest to taki case, taki czarny. On jest taki niby skórzany, nie wiem. I tu ma taką fajną różyczkę, też jest na magnes, w środku wygląda tak. I tu miał taką fajną dziurkę. A to wymyśliłam, że sobie doczepię, bo to było do tego selfie sticka. Ale po prostu to było oddzielnie i ja nie wiem, gdzie ja bym to miała przypiąć tutaj. Być może gdzieś tu, ale po prostu ja nie jestem tego w stanie zrobić. A stwierdziłam, że to będzie fajnie takie, wiecie, można sobie zaczepić rękę i tak, nawet jak wypadnie telefon, to nic się nie stanie. I uznałam, że to jest fajny pomysł po prostu. I teraz na końcu pokażę Wam trzy rzeczy ubraniowe. Dwie były jako dodatki do paczek, które zamawiałam. Zamówienie z CN Direct było podzielone na dwie części. Natomiast później jeszcze tak się złożyło, że wzięłam udział w konkursie na Instagramie właśnie tego sklepu i wygrałam go. I dostałam, nagrodą była jedna rzecz do wyboru z całego sklepu. I stwierdziłam, że sobie coś takiego, wiecie, droższego, czego normalnie sama bym sobie nie kupiła. I wybrałam sobie coś, co chciałam sobie dawno gdzieś kupić, ale jakoś nigdzie mi jakoś tak nie podpasowywało. I jest to taki kombinezon. Widzicie, on jest taki dwuczęściowy, ale powiem Wam, że nie jestem z niego zadowolona, ponieważ on tu ma taką koronkę i to jest strasznie słabo wykonane. Po prostu ta koronka jakby się miała za chwilę rozlecieć. I najgorsze w tym jest to, że ten kombinezon jest, wiecie, nie jest się go w stanie samemu ubrać, ponieważ tu ma taki guzik i samemu go sobie nie jest się w stanie zapiąć. I on tu miał mieć takie rozcięcie, widzicie. Ale dół ma taki całkiem spoko, więc mimo, że nie jest on do końca, wiecie, najlepszej jakości, to planuję go ubrać na najbliższy festiwal, z którego może będzie vlog, zobaczymy. Także nie jest on najlepszy, ale mimo to mi się podoba i sądzę, że na jedno, dwa wyjścia może się nadać. I teraz Wam pokażę jeszcze, jak w nim wyglądam. Okej, okay, i teraz dwie rzeczy, które były do tych zamówień. Pierwsza jest to taka bardzo w sumie dość podobna rzecz do tego kombinezona. Jest to taka bluzeczka. Ona jest dwustronna, więc wszystko jedno, z której strony ją ubierzecie. I ma tu taką koronkę, też taką beznadziejną. Ona się zaraz rozwali. Jest taka bardzo przezroczysta ta bluzka, także też nie nadaje się na jakieś, nie wiem, wyjścia takie, wiecie. Tylko ewentualnie, no nie wiem, na plaży albo jak jest bardzo gorąco. A ja wyglądam w niej tak.
I ostatnia rzecz, jest to totalny niewypał, także nie polecam. Miała to być sukienka, ale ja nie wiem w jakim świecie, ponieważ to jest mój rozmiar normalny 38, czyli takie azjatyckie L. I ona jest strasznie, strasznie krótka. No po prostu... ja nie wiem, na koszulę nocną też to się nie nadaje, bo ta koronka strasznie uwiera w ramiona. Nie polecam tej sukienki bardzo, więc nie wiem, co z nią zrobię. Okej, to już by było na tyle. Dziękuję za oglądanie tego hola. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę. Wszystkie linki oczywiście będą w opisie. I do zobaczenia. Pa, pa!